No i słuchajcie, doczekaliśmy się. Przyjechały okna, przyjechała brama garażowa i przyjechały drzwi nasze wewnętrzne. Przepraszam, zewnętrzne. Brama garażowa, zobaczcie, jest tutaj na przyczepie. Jest zabezpieczona do transportu. Są tutaj prowadnice tej bramy. No i nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, pewnie dzisiaj się nie wyrobimy z tym. Panowie się nie wyrobią pewnie z tym, natomiast co, no to jest profil 60. Brałem tą grubszą bramę, nie 40. Zależało mi na lepszym dociepleniu tego garażu. Stąd też tutaj poszła 60. No i pewnie to jutro wjedzie do naszego garażu, bo dzisiaj okna montujemy. Tych okien trochę jest u nas, bo jest ich łącznie 16 w całym budynku, więc tej roboty jest naprawdę sporo, uwierzcie mi. Tu panowie od godziny 9 właściwie rozpinają te okna z palet, przenoszą je w miejsca docelowe. No i teraz pojechali sobie zjeść na spokojnie, więc ja, żeby im nie przeszkadzać, ponagrywam teraz. Mam zgodę też, żeby nagrywać w trakcie, więc być może też przy montażu trochę pokręcę, no ale to ewentualnie zobaczycie później, jak to będzie wyglądało. Co do okien, no to one są tutaj. Spójrzcie, tutaj mamy na palecie. Tu są te okna trapezowe, pozabezpieczane do transportu. Tu już palety mamy rozładowane. Część palet jest rozładowanych już tutaj. Tutaj też palety są porozładowywane. I tutaj też ta paletka już jest puściusieńka. Na tej palecie był HS. Teraz go pokażę z bliska, jak on wygląda. Jeszcze nie jest zamontowany, ale już jest prawie, że bliski montażu. Tutaj mamy kilka elementów. Jest trochę szyb tutaj okien. Jeszcze na palecie nie zbudowane, te okna są mniejsze, więc tu mamy dwa okna, jedno do łazienki, drugie do kotłowni i tu mamy jeszcze okno do gabinetu i plus jeszcze jakieś tutaj jest, bo tu są raz, dwa, trzy i tutaj dwa, no więc tutaj coś jeszcze jest. Tutaj okno stoi, to garażowe. Tutaj mamy to okienko, ono pójdzie tam zaraz z boku, będzie montowane, jeszcze jest na profilu transportowym, ten profil jest do odpięcia pod spodem, ten szary. Poszerzenia już są montowane w fabryce do tych okien. No i jak to wygląda poszerzenie z bliska? No to poszerzenie wygląda tak, no nie wiem, czy to nie będzie się rozmywać, ostrość mam nadzieję, że złapie dobrze. No i dalej co? Tu jeszcze jakieś mamy poszerzenia, ale nie wiem, do czego one są. Nie wiem. Tutaj, no trochę leży tych klamotów i rupieci. A tutaj w środku już jest, tu się dzieje więcej, bo tu już tak, HS jest rozebrany, żeby go przenieść, to te pakiety szybowe musieli powyjmować. No i one leżą tutaj nam z boku. Tutaj są, to jest pakiet trzyszybowy. Tak jak tutaj widać, trzy szyby. Okna spełniają normę WT 2021 bodajże, więc każde okno ma współczynnik przenikalności cieplnej poniżej 0,9. Tu bodajże najgorszy zestaw, no bo to też zależy od ilości przeszklenia, od objętości ramy i tak dalej. No tutaj to wszystko się mieści w granicach gdzieś 0,65 do 0,74 jakoś tak, te okna. One są w standardzie pasywnym. Tutaj mamy fiksik, ta rama jest od fiksa. Tu mamy przeszklenie od tego fiksa na boku, wyciągnięte już. No i tutaj też jest drugi fiksik. To jest chyba ten większy, ten tak, to jest ten większy, on pójdzie tutaj dokładnie.
też fiksik, też już poszerzenia są zamontowane w tych wszystkich okienkach naszych. Tutaj pakiet szyb jest na boku, żeby to łatwo było przenieść, to zostało powyjmowane. Ja jeszcze będę prosił panów, żeby te okna mi umyli po montażu. Oni tu mają zresztą papier, więc będą myć. No, okna będą na podwalinach ze styroduru. Tu mamy podwalinę z uszczelkami. Tych podwalin trochę jest tutaj, tak jak widzicie. Więc no dzieje się dość dużo dzisiaj. My długo czekaliśmy na ten etap, bo te okna zamawialiśmy ponad 2 miesiące temu. Trochę być może za późno, ale chcieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby nie bazowała firma na wymiarach z projektu, no bo w rzeczywistości to potem różnie może być, tylko żeby okna były zrobione na wymiar zdjęty z otworów. No i na górze też już kilka okien jest wniesionych. Tutaj mamy to okno, które będzie tutaj. Jest już też tutaj na górze. Tu są zdjęte uchylenia. To okno będzie dzielone w taki sposób. Komuś się to może nie podobać. Dla mnie jest to ok rozwiązanie. Zależało nam na tym, żeby ta dolna część była na takim poziomie, żebyśmy nie musieli montować barierki od zewnętrznej strony na elewacji. No i ten element, który tutaj widzicie w fiksie, on zapewni nam to, że to okno spełnia takie kryteria okna bezbarierkowego, bez balustrady od zewnątrz. No i dodatkowo myślę, że żona będzie miała dużo przestrzeni do tego, żeby tutaj jakąś fajną zieleń na tym parapecie postawić. Tutaj też już mamy wniesione drzwi balkonowe. Są drzwi, jest przeszklenie, jest razem z tymi drzwiami, jest też tutaj rama tego okna z jednej strony. No i tu oczywiście, idąc do drugiego pokoju, jest już wniesiony kolejny pakiet. Też to jest włożone tutaj, więc jak tylko wrócą panowie, to pewnie zajmą się tym montażem. Tutaj też już coś widzę, że pownosili. Tak, tu już też jest wniesione to okno. Zwniesione, tu jest wyjęty ten. Tutaj, proszę bardzo, no i co dalej? No i tutaj jutro ma przyjechać dźwig, który będzie dźwigał te, zwłaszcza duże przeszklenia na piętrze. Montaż tych okien w systemie szczelnego montażu. A więc tu już mamy na naszym HS-ie naklejone taśmy. Tu już są ponaklejane taśmy na tym naszym HS-ie. I te taśmy były dogrzewane, tak żeby klej lepiej złapał. Dzień drugi. Już to okno trapezowe na górze jest osadzone. Pakiety szybowe też już pospinane. No, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Cieszy oko. Jeszcze tylko potem dojdzie na końcu piana, uszczelnienie tego, ponaklejanie taśm, pozaciąganie tutaj tego poszerzenia systemowego. Na koniec będzie montowana brama. Drzwi wejściowe też na koniec. Tamte drzwi, o tamte boczne też na końcu będą wstawiane. Tutaj już to okienko już też jest osadzone, to okienko. Tutaj z tej strony jest fiksik, tutaj jest rozwierno uchylne, otwierane to ta część okna. Tutaj też już mamy ogarnięte z tej strony. Tu na górze jeszcze nie, tu już chłopaki tam już coś mami zaciągają, kleją, żeby te okna osadzać. Więc ja myślę, że dzisiaj te okna wszystkie pokończą, skończą wszystko i kwestia tylko pewnie na jutro zostanie brama. Zostanie brama i zostaną drzwi.
No chyba, że już dzisiaj zaczną z bramą lecieć, no bo ten dzień jest krótki. 17 z minutami, wczoraj się zbierali, bo już się nie dało pracować, było tak ciemno i nie dało się tych okien w prawidłowy sposób osadzić, żeby poziomy połapać, piony i żeby to wszystko było, wiecie, ustawione już tak, żeby potem problemów nie było. No tutaj też mamy styrodur EPS, jest wstawiony pod oknem, tak zwany ciepły parapecik, on tu od środka tak wygląda, tu jest fajnie pouszczelniany jakimiś masami. Tam są jeszcze uszczelki pod spodem, żeby nie podwiewało tak mocno. Jeszcze dojdzie styropian, tutaj też łapali to okno do tego porotermu jakoś mocniej. Tutaj już okienka są, tutaj jest z lewej strony rama osadzona, już wkrętami przykręcona, więc tylko dokręcić okno. No tutaj zdecydowaliśmy się na kryte zawiasy, o tam to będzie widać, kryty zawias, tak żeby ich nie było widać przy otwieraniu. No to była dopłata za to, za klamki też dopłacaliśmy, a klameczki są fajne, bo w standardzie były srebrne, no ale jak do antracytu w środku, srebrna klamka, no i to okno też jest tutaj już osadzone, tu jest fiksik, taki duży, doświetlający. Klameczki były srebrne w standardzie, natomiast my sobie wzięliśmy klameczki czarne, takie prostokątne. No, ładne to jest, pasuje do tego antracyciku. No, oczywiście tu jeszcze będę musieli domyć to wszystko, chłopaki, tak żeby to było czyściutkie. Tutaj też jest poogarniane, powstawiane, taśmy jeszcze nie podoklejane. Więc do ogarnięcia jeszcze, no i wejdziemy sobie na górę. A na górze też już się dzieje sporo. Dużo się dzieje. To okno będzie za chwilę montowane pewnie. Tu już jest parapecik, jest przytwierdzony. Mamy te taśmy też pooklejane. No i to jest taśma ISO Connect coś tam XD chyba. Taka taśma jest, tak. I to okno pójdzie tutaj. Tutaj leży szyba na dole, bo to jest fix ten dolny. Po to, żeby barierki nie trzeba było robić. No i tu są te okienka. No i ten pokój. Kurczę, wiecie co? Zrobiło tu się fajnie. Przestało wiać, już nie urywa głowy. No i to okno robi robotę. O Jezu, jaką to okno robi robotę, to się w głowie nie mieści. W ogóle film tego nie odda, tej wielkości. To okno jest po prostu potężne. Tutaj mamy trzy szyby 4 mm, tutaj, na tym przeszkleniu węższym. Natomiast ten środek, ze względu na rozmiar, tu mamy trzy szyby 6 mm. No i to już dźwigali takim podnośnikiem. Pewnie wam wrzucę jakieś przybitki, jak ten podnośnik wyglądał, jaka maszyna tutaj przyjechała, żeby to podnieść, dźwigać i w ogóle to wszystko władować na górę, bo chłopaki by tego ręcznie nie wnieśli, nie byłoby szans. To zostało jeszcze, została sypialnia do ogarnięcia. No w sypialnię chyba teraz się będą za sypialnię brać, bo tu znosili bambetle. Tak, tutaj są poszerzenia są, jest łączniki są, no i to okno tutaj mamy uchylne na górze, tylko w tych trapezikach takich, bo to jest fiksik, cały fiksik, ten który będzie po środku jest fiksem, a tylko tutaj, o widzicie, jest zdjęta szyba, to będzie tylko się nam uchylało, no tu będzie rekuperacja wszędzie, więc tak to wygląda, no, nie wiem jak będziemy to myć, nie myśleliśmy o tym też. Nie wychodzimy z założenia, że kurde, dobiera się okna po to, żeby było łatwiej myć okna. Jak najwyżej będziemy firmę jakoś tutaj wzywać raz na kilka miesięcy, żeby przylecieli jakimś sprzęciwem i nam to wszystko umyli. Tu już też chłopaki pooklejali taśmami. Oni tu jeszcze zgrzewają to wszystko, ten klej dogrzewają, tak żeby on się lepiej trzymał tutaj. Mają taką nagrzewnicę i wygrzewają to jeszcze. Tam uszczelki są między poszerzeniami, też tutaj widać fajnie. Jest uszczeleczka taka fajna, żeby nie dmuchało, nie wiało.
No powiem wam, że to jest kawał dobrej roboty, kawał fajnego materiału. Ja na ten moment jestem zadowolony z wyboru tego systemu. Tu mamy wszystkie okna w standardzie pasywnym, bo te współczynniki są bardzo, bardzo dobre. Nawet jak sobie porównywałem, to chyba lepiej to wypada z jakąś weką i tymi innymi topowymi systemami. No weka była trochę, miałem oferty tańsze na wekę. Powiem tak, no to nie jest te okna, które wybraliśmy, one nie były najtańszą opcją, którą dostaliśmy. Ja z założenia mam taką metodologię, w której zawsze na początku odrzucam najniższą ofertę i najwyższą. I patrzę trochę na te środkowe i sobie porównuję gdzieś już bardziej detalicznie, jak to wygląda. No i nic, ekipa pojechała zjeść. Ja przy nich nie nagrywam, bo nie każdy pan sobie życzy być gwiazdą w internetach. Ja też to szanuję. Wiem jak to wygląda i nie naciskam, nie robię tutaj czegoś wbrew czyjejś woli. Więc trochę takie nagrywki z doskoku, z tego montażu. Jeszcze póki co tutaj są przeciągi, ale już na dole się zrobiło fajnie, bo już teraz mniej wieje. Jeszcze trochę wdmuchuje zimne powietrze przez gabinet i przez łazienkę. No i oczywiście od frontu brama i tak dalej, ale już słuchajcie, jest nieporównywalnie tutaj przyjemniej. Zmniejszył się przeciąg, przestało hulać w tym domu. No i kurde, będzie można działać, będzie można pracować. Tu jeszcze jak te wszystkie szczeliny powypełniają pianką, potem to folio poklejają. Tu jeszcze jakieś mazidło ma iść chyba na krawędzie tej folii, żeby ją trochę jeszcze doszczelnić. Zobaczymy, jak to tutaj panom wyjdzie. No drugi dzień roboty, to okno zajęło prawie pół dnia, no bo w dźwiganie tego na górę pod nośnikiem, potem skręcenie tych elementów, bo tu mamy trzy okna, tak? Mamy trzy okna i tu jest, na każdym oknie jest łącznik izolowany, od środka jest tutaj bardzo fajny sposób izolowany, bo tam idzie uszczelka z dwóch stron tego łącznika. Nie jest to takie grube, jak myślałem, że będzie PCV. Powiem, nie przytłacza to. Wygląda to naprawdę dobrze. To aluminium okno, tutaj myśleliśmy o aluminium, ono było nawet tańsze tutaj, posłuchajcie, ale miało, mówiąc brzydko, chujowe parametry, nie? Przenikania ciepła. No było po prostu zimniejsze i to dużo zimniejsze, a tak duże przeszklenie tutaj, no postawiliśmy na PVC, PCV, kto jak woli. No i cóż, no i będziemy musieli z tym żyć. Jakoś chyba to przeżyjemy, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Po nocach płakać nie będziemy. Fajnie to wygląda. Mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Ten dom zyskuje z oknami. Mega zyskuje. Już same te otwory robiły potężne wrażenie, jak się przy nich stało. No a teraz, jak się stanie przy tym oknie, to kosmos, naprawdę kosmos. Naprawdę efekt wow. Nie udało się trzeciego dnia nagrać żadnego materiału, będąc tu z ekipą, bo było dynamicznie i dużo się działo, nie miałem czasu. Ale już jesteśmy po montażu. Tak jak widzicie za mną, dom ma zamontowaną już kompletną stolarkę. No i chodźcie, wam tak na szybko pokażę, jak to wygląda, żeby z tego filmu też nie robić jakiegoś potworka trochę takiego, który będzie długi, długi, długi i się będzie ciągnął. Pokażę wam, jak ta nasza chałupka wygląda. No z tej strony prezentuje się tak. Okna są podoszczelniane, jest tutaj szczelny montaż. Mamy do ramy klejone taśmy klejone do muru obustronnie. Wszystko potem jest zaciągane taką masą bitumiczną, taką specjalną, jakąś izo, coś tam, to wam wstawię tutaj gdzieś na dole zaraz informację o tym, jaka to jest masa. Na dole podwaliny są oklejane jeszcze EPDM-em, tak żeby ta woda była ściągana w dół. No i ten hesik prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, natomiast ta środkowa szyba pójdzie do reklamacji, bo tam jest jedna skaza.
Ten na górze też bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy okno narożne w gabinecie. No i ono jest z tej strony jest rozwierno uchylne. Tam jeszcze klej trzeba domyć. Widzę na górze, że nie jest domyty klej. To domyjemy sobie na spokojnie. No i tutaj mamy łącznik, słupek i tutaj mamy fiksika z tej strony. Od strony sąsiada jest fiksik, on nie będzie otwierany. Tutaj okno w łazience i kotłowni. Na górze okno mamy w korytarzu, w tym łączącym wszystkie pokoje. Tutaj mamy drzwi techniczne firmy Weekend. Coś tam premium, ale one mają 54 mm, one są trochę bardziej budżetowe, ale tutaj też jest to doszczelnione, jeszcze to będziemy uszczelniać od środka, a potem dbać o to tak, żeby to było ciepło, natomiast te drzwi są do garażu, one mogą być trochę chłodniejsze, natomiast tutaj jeszcze będziemy się nimi zajmować, brama garażowa, Wiśniowski, czteropanelowa, tak jak widać, i mamy na górze trapezik w fiksach i tutaj mamy jeszcze jedno okno do garażu, takie boczne, jest okno w garażu i jest jeszcze tutaj mamy jeszcze drzwi, też Wiśniowskiego, nie, Weekend, przepraszam, drzwi są Weekend, Termo Optimum, bo tu by się nam zmieściły te wersji Pro, bo one mają szersze profile. Poświt byłby mniejszy, gdybyśmy wzięli te Termo Premium, a zależało nam na tym, żeby ten poświt miał jakiś tam sensowny rozmiar. No i co tutaj? Okno w kuchni, z tej strony jest fix od strony ulicy, a ta część jest rozwierno uchylna, bo to też jest okno narożne. No i tu mamy właściwie dwa okna, one są łączone słupkiem, więc trzeba liczyć te okno jako dwa, a nie jako jedno. Tutaj mamy okno w jadalni, to jest też fiksik i na górze okna balkonowe. Tutaj jest fiksik, no i tu z drugiej strony też jest fiksik w tym okienku. Ono jest trochę mniejsze niż to wcześniej, ale tutaj też mamy tutaj w tym miejscu fiksa. No i jeszcze wejdziemy sobie do środka, żeby wam to pokazać, jak to wygląda w środku. A w środku no ten halesik chodzi bardzo ładnie, płynnie, bez przycięć, bez zacięć, bez jakiegoś piszczenia. On jest fajnie wyregulowany. Ja go zamknę, żeby nie zapomnieć. To go zamknę, bo o, się nie zamknął. Widzicie, odjechał. No i jak to go zamknąć sensownie? Dobra, udało się. Jest zamknięty. No i od środka on wygląda tak. Więc mamy dużą ścianę przeszkloną. Tutaj ta część jadalni też jest otwarta na ogród i jest też dużo przeszklenia. Bardzo jasne pomieszczenie, ta kuchnia też tutaj robi robotę w tym narożniku, będzie centrum dowodzenia tą częścią. To okno narożne w gabinecie, ono tak się prezentuje, ono tutaj ma podział na trzy, tak. Myśleliśmy, żeby je zrobić też tutaj w fiksie, ale stwierdziliśmy, że czasami jak będziemy pracować gdzieś do dzieciaków, fajnie będzie to okno uchylić i krzyknąć, zawołać je. Więc taki tutaj podział. No to okno jest malutkie, tutaj będzie łazienka, taka malutka tylko z prysznicem, z toaletą i z jedną umywalką, więc malusieńka przestrzeń, małe okno. W garażu, zanim pójdziemy do garażu, jeszcze te drzwi od środka. One prezentują się tak, tutaj mamy klamkę też czarną, mamy tutaj na dole poszerzenie z jakiegoś EPS-a zamontowane, tutaj mamy ościeżnicę, ramę aluminiową, szyba jest bezpieczna, szkło weneckie, tutaj są jakieś tam, widzicie, kable wiszą, tutaj są jakieś elementy smart, jakieś elektrozaczepy, inne bajery. Światło nam się skiepści.
Ale brama garażowa od środka jest zamontowana. Tutaj mamy już ją nawet podłączoną. Ona funkcjonuje, działa. Nie będę jej otwierał, bo i po co. Uwierzcie mi na słowo, że ona jest chodliwa, ruchoma. Zrobiliśmy tutaj zabudowę tej bramy, żeby nie wiało, żeby nie dmuchało, żeby nie padało. Tą zabudowę zrobiliśmy z palet po tych właśnie panelach, więc nie musieliśmy nic docinać, idealnie pasowały. Tylko to palety rozbroiliśmy, zmniejszyliśmy, wymierzyliśmy, jaka tutaj będzie podłoga i no i zrobiliśmy takie coś. Tamto ma okienko, jest identyczne jak w łazience, więc nie będę wam go pokazywał od środka. No i na górze, jeszcze wejdziemy na górę, żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda po zakończeniu tych tutaj prac. No to okienko w korytarzu. Tak jak mówiłem, ono jest dzielone w taki sposób tylko dlatego, żebyśmy barierki nie montowali z drugiej strony. No i tu jest oczywiście ciepły parapecik, jest podwalina, półparapet. No i fajnie tu się zgrywa, jest to cieplutkie. Tutaj w tą stronę idąc mamy drzwi balkonowe u dzieciaków w pokoju. Tutaj pokój córki, drzwi balkonowe. Tutaj mamy dodatkowo zamontowaną klamkę palacza, taką aluminiową w kolorze okien, antracycie, tak żeby pasowała. Taka solidna, sztywna klameczka. One palić nie będą, ale jeszcze pewnie długo, no jak się gdzieś wyjdzie domknąć, to jest fajna sprawa, taka klameczka. Mamy to w mieszkaniu, fajnie to się sprawdza. No i nasza sypialnia, okna, trapezik na górze. On jest dzielony na 6, tak jak widzicie, łatwo to policzyć. Tylko te skrajne trapezy się otwierają. W pozostałych elementach mamy fixa. No i co tutaj? No i to będzie nasza sypialnia. Tutaj będziemy zasypiać. Tu będziemy się budzić z takim widokiem na zieleń, na jakieś działki sąsiadów. Zabudowy z tej strony nie ma, więc trochę ciszy, spokoju. Oni tam prędko działek nie sprzedają, bo to jest dwóch braci, którzy się dogadać nie mogą. I wiecie, jak to jest w rodzinie, nie? Szybciej by się człowiek z obcym człowiekiem dogadał, niż czasami z własną rodziną. No i to okno. Na koniec pokój zabaw, pokój nad garażem. Nie wiem, co w tym pokoju jeszcze zrobimy. Jakąś tam wizję mieliśmy wcześniej, tu już trochę żony się to zmienia. Już gdzieś myśli, żeby to jakieś biureczko pod tym oknem postawić, jakieś tutaj jakieś sofy zrobić. Tu się zmieści na biurko i na sofy przestrzeń. No będziemy myśleć, co w tym miejscu zrobić, żeby tego nie zagracić. To okno jest o tyle inne od pozostałych, że ta środkowa część, przez to, że tutaj gabaryt jest duży i znaczny, no tam trzeba było zastosować szyby 6 mm. W pozostałych oknach mamy czwóreczki 4 mm, trzy szyby 4 mm, a tutaj mamy 6 mm szybę i ta szyba jest grubsza, no, ze względu na wielkość tego okna. To okno jest wielkie, naprawdę gigantyczne. Na filmie tego nie będzie widać, ale uwierzcie mi, że jest to kawał okniska. No i to tyle, słuchajcie. 3 dni montażu, 5 monterów plus robot na jeden dzień. Przyjechali panowie w środę o 8:30, byli w Warszawie, wyjechali z Przemyśla po godzinie chyba 4:00. Montaż pierwszego dnia do 17:30, drugiego dnia do 17:15, bo już było ciemno i ciężko było pracować. Na trzeciego dnia musieli pracować dłużej, no bo to był piątek przed 11 listopada, więc chcieli to zamknąć, skończyć wszystko i tutaj ukończyliśmy pracę przed godziną 21 z montażem tych wszystkich przeszkleń, z izolacją, z doklejaniem, docieplaniem, no różnych tutaj było, różnych rzeczy tutaj było robionych dookoła,
Więc no, było sporo zamieszania. No i to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o te okna, o tą stolarkę. Jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Zachęcam was do obserwowania naszego profilu, no bo już pewnie na dniach będziemy prezentować materiał z kosztami. Powiemy, ile nas to wszystko kosztowało. Trzymajcie się, na razie.